W 625 części audycji Voice of Freedom na antenie Radia Enfala, której pochyle się nad tekstem artykułu autorstwa Agnieszki Łuszpak pod tytułem Przeczytać znaczy poznać? Filozoficzne aspekty odkrywania dzieła, nie tylko literackiego. I klasycznie na wstępie zachęcam do wsparcia kanału i audycji przez link podany w opisie. Jeden z czołowych badaczy czytelnictwa w Polsce, Janusz Kostecki, stwierdził W liczących blisko 130 lat historii badań nad czytelnictwem w Polsce, prace o charakterze teoretycznym stanowiły margines. Najogólniej rzecz ujmując, wynikało to zarówno z tego, że nie tylko początkowo przeważająca większość rozpoznań miała bądź z wyboru, bądź z konieczności cele typowo użytkowe, jak i z tego, że głównie w okresie późniejszym czytelnictwo traktowano z reguły jako zjawisko, co prawda wyróżnialne, ale podlegające podobnym mechanizmom jak inne sposoby tak zwanego uczestnictwa w kulturze. I nie na tyle specyficzne by wymagało osobnej refleksji o charakterze bardziej ogólnym. Badacze czytelnictwa zawsze nieliczni i nie tworzący spójnego środowiska, korzystali więc najczęściej adaptując je do własnych potrzeb z pomysłów i procedur wypracowanych na terenie dyscyplin naukowych o ugruntowanej tradycji, głównie socjologii, psychologii i literaturoznawstwa oraz nowych specjalności badawczych, np. wiedzy o komunikowaniu, masowym. Skoro zjawisko czytelnictwa nie może się doczekać ostatecznej, pogłębionej refleksji ze strony bibliologów, może warto przyjrzeć się przemyśleniom filozofów na temat aktu lektury. Ta metarefleksja może być tym cenniejsza, iż by znów odwołać się do konstatacji kosteckiego: w internecie pojawiły się jednocześnie nowe, nieznane przedtem typy tekstów piśmienniczych, np. blogi, tweety. Memy czy wypowiedzi na rozmaitych forach, z których korzystanie także przecież polega na czytaniu. Bez względu na to, które z nowych form tworzenia i rozpowszechniania tekstów piśmienniczych przetrwają, rozwiną się lub przeciwnie, zanikną, czy pojawią się formy jeszcze dotąd nieznane, i jaki będzie ostatecznie zasięg ich oddziaływania, potrzebna jest wspólna refleksja nad ewentualnym rozszerzeniem przedmiotu zainteresowań? Choć można oczywiście pozostać przy starym, dostatecznie obszernym i ciągle opisywanym dość wyrywkowo. Podobnie o potrzebie poszerzonej refleksji nad światem, nowych mediów, choć z punktu widzenia badacza nie książki, lecz słowa, pisał Grzegorz Godlewski, postulując uprawianie antropologii cyberprzestrzeni i hipertekstu, czyli przyjrzenie się, jak zachowuje się człowiek. Postawiony przed tekstem nielinearnym. Coraz częściej można odnieść wrażenie, że odbiorca tekstu to kategoria przebrzmiała, wręcz archaiczna. Dotychczas mieliśmy do czynienia z tekstem ustalonym raz na zawsze, kanonicznym, z jego wersją dogmatyczną. Współcześnie coraz częściej odbiorca włączany jest w proces współtworzenia i wprowadzania treści do obiegu. Kultura uczestnictwa zastąpiła kulturę odbioru. Codzienne praktyki medialne są odmienne niż kiedyś. Człowiek jest bardziej współtwórcą niż biernym odbiorcą. Czy jednak akt czytania także uległ zmianie? A jeśli tak, to w jakim zakresie? Czy w związku z przenoszeniem się świata druków w przestrzeń cyfrową, z pojawieniem się nowych typów książek. Upodobnieniem ich do mediów interaktywnych, coraz swobodniejszą nawigacją po tekście, mamy do czynienia z odmiennymi niż w poprzednich epokach typami aktów lekturowych? Jak pisał Lu Manowicz, teoretyk nowych mediów już nie tylko czytamy, ale przede wszystkim nawigujemy, wyszukujemy, tworzymy połączenia, kopiujemy, rekonfigurujemy. Na czym więc polega akt lektury w epoce cyfrowej? Aktywne połączenia w hipertekstach pokazują nam nowe światy. Jednak czy te, które życzyłby sobie ukazać nam autor, zakładając, że miałby coś do powiedzenia, czy też światy sugerowane przez redaktora, przez architekta informacji czy przez webmastera? Skojarzenia to już nie wyłuskanie z tekstu informacji subtelnych tropów zostawionych przez autora, lecz zaprogramowane linki do konkretnych treści. Kto w takim razie jest autorem tych sensów? Oczywiście nawet przed erą cyfrową układ treści i materiały pomocnicze w pewien sposób sugerowały czytelnikowi drogę, którą powinien podążać, zapoznając się z tekstem, ale chyba nigdy do tego stopnia. Czyż więc w dzisiejszym świecie nie jest tak, jak pisał Andrzej Drosz w eseju o zagrożeniu dehumanizacją zawodu bibliotekarza? Że autor po prostu stapia się z czytelnikiem. Nie ma już tekstu zamkniętego, oficjalnie poświadczonego, a co z tym idzie, nie ma błędnej interpretacji, gdyż tekst jest zmienny, niegotowy, wielowymiarowy, przy delinearyzacji mamy do czynienia z odpowieścią niesekwencyjną, właściwie z brakiem historii do opowiedzenia. Jeśli byśmy chcieli posługiwać się klasycznymi formułami. Tekst nie ma wyraźnego początku ani końca, jak więc mówić o zamyśle autorskim, a skoro tak, to czy wpływ wywierany przez książkę leży po stronie autora, samego tekstu czy czytelnika? Jak wygląda kwestia recepcji tekstu? Ten problem także został przez Kosteckiego zaliczony do kanonu pytań stawianych w zakresie czytelnictwa. Akt lektury postrzegany był jako niebezpieczny, właściwie od początku istnienia piśmienności, gdyż wierzono, że literatura ma moc zmieniania świata. W związku z tym, aż do czasów oświecenia, traktowana była jako coś podejrzanego i wymagano od niej przede wszystkim jasnego przekazu moralizatorskiego. A skoro słowa postrzegano, jakby miały moc sprawczą, musiała pojawić się kontrola. Cenzura stała, stara się okiełznać książki, gdyż, jako krótko i dosadnie stwierdził Walter Ong, teksty z zasady są krnąbrne. Poprzez kontrolę wydawnic spróbowano kontrolować myśl ludzką, która sama w sobie nie jest jeszcze niebezpieczna, przynajmniej tak długo, jak długo nie znajdzie wyrazu w języku, a ten nie zostanie zapisany, utrwalony, gdyż przymuszony potrzebą zapanowania nad zawsze efemerycznym uniwersum noetycznym, świat oralny jest zasadniczo konserwatywny. Myślenie odkrywcze nie jest nieznane, ale relatywnie rzadkie. Jest luksusem, na który oralność się nie stać, energię trzeba oszczędzać, by utrzymać w stałym pogotowiu znikającą wiedzę, którą tak mozolnie gromadziły stulecia. Cenzura jest więc niepotrzebna dopiero myśl wyrażona na piśmie staje się myślą publiczną, wolną i jako taka podlega kontroli i osądowi pod kątem swych wartości politycznych, społecznych czy religijnych. Jednak czy cenzura powinna skupić się na osobie autora, kazus choćby markiza de Sade, flauberta Lorenza, czy czytelnika? Kto powinien ponieść konsekwencje nieprawomyślności? Czy to czytelnik wyczytał w tekście coś innego, coś więcej niż autor chciał w nim zawrzeć jakieś drugie dno metaforyczne? Czy twórca dzieła posunął się za daleko w swych rozważaniach? i symbolice. Może to tekst prowadzi niebezpieczny dyskurs z czytelnikiem niejako już poza autorem i przekazuje idee inne niż zakładał autor, czy też szkodliwe treści są zawarte immanentnie w utworze bez względu na to w jakim momencie jest czytany i przez kogo. Pozornie wydaje się, że to autor zawsze powinien tłumaczyć się z tego, co zawarł w swych pismach. Jednak może to książki są zawsze dwuznaczne, a nawet wieloznaczne? Przecież filozofowie i literaturoznawcy wciąż spierają się o to, co autor miał na myśli, jak przy interpretacjach wierszy poetyckich, nawet jeśli chodzi o dzieła sprzed setek lat. Czyż więc nie powinniśmy winić raczej tekstów? niż autorów, a może czytelnika? Kto jest odpowiedzialny za dzieło? Z jednej strony wiadomo, że świat przedstawiony w książce jest światem jedynie umownym. Z drugiej zaś temu przedstawieniu przypisuje się wielką moc sprawczą. Cenzuruje się teksty literackie mimo że ex definitione nie pokazują prawdziwego obrazu otaczającego nas świata, a jedynie jak chciał Ingarden przynoszą sugestię rzekomej rzeczywistości może to i paradoks lecz nie wtedy gdy wierzy się w tak zwaną moc książki giordano bruno stwierdził iż dzieło może wiązać i wyzwalać usypiać i rozbudzać odczłowieczać i uczłowieczać przeszkadzać i pomagać może nie powinna więc dziwić wiara we wszechmocny wpływ literatury nawet jeśli Zdajemy sobie sprawę z jej nieprawdziwości, jak pisał Roland Barthes. Wprawdzie literatura zawsze jest nierealistyczna, lecz w tym właśnie tkwi jej siła, wręcz moc wstrząsania światem, poruszania serc i umysłów. Kto odpowiada za tę moc? Czy rozwiązanie zasygnalizowanych problemów można znaleźć w pismach filozofów, skoro wydaje się, że proces czytania nie jest kwestią filozoficzną, że nie wymaga refleksji, że akt lektury jest aktem oczywistym. Podobnie to, co czytamy, książka, tekst, dzieło, tutaj niestety używam pewnej generalizacji, ale chodzi o pewien łańcuch wcieleń, myśl, pojęcie, język, język zapisany, język zapisany w dziele piśmienniczym, język zapisany w książce. Książka nie jest typowym terminem filozoficznym, próżno szukać jej w słownikach czy w encyklopediach z tej dziedziny. Jednocześnie jak pisał Jan Hartman we wstępie do słownika filozofii. Hasła w nim zamieszczone dotyczą zarówno terminów ściśle filozoficznych, jak i rozmaitych pojęć, którymi zajmuje się filozofia. Nie dlatego, że są ważne dla niej samej, lecz dlatego, że będąc istotne dla nas wszystkich, domagają się najpoważniejszego, teoretycznego przemyślenia, czyniąc z nich właściwe, właśnie pojęcia filozoficzne. Książki nie uwzględnił, ale biorąc pod uwagę kryterium doniosłości. Trudno wyobrazić sobie artefakt kultury o większym znaczeniu w cywilizacji europejskiej, przynajmniej dotychczas, niż książka. Prawdopodobnie świat przyszłości wciąż będzie opierał się na kulturze druku, choć bez druku. Jak wieszczy cytowana przez Krzysztofa Migonia lingwistka Naomi Baron. Mogłoby się więc wydawać, że książka w filozofii jest pewną wartością, ale nie sproblematyzowaną, może poza szerszym jej ujęciem. Czyli książką jako zjawiskiem kultury, fenomenem cywilizacyjnym, nośnikiem. Idei zwerbalizowanej. Gdyż oczywiste jest, że bez niej nie istniałaby sama filozofia, jako że jest to dziedzina w największej chyba mierze opierająca się na dokonaniach poprzedników, zawartych właśnie w ich pismach. Zdaniem niektórych badaczy, właściwie cała filozofia to historia odnoszenia się do poglądów już wypowiedzianych, przypisów, zapisanych przez innych filozofów do idei zawartych w ich dziełach. Jacques Derrida twierdził, że filozofia ma przede wszystkim charakter. Pisany. Walter Ong zauważył, że cała filozofia opiera się na piśmie, ponieważ na piśmie opiera się każde dopracowane, linearne, tak zwane logiczne, werbalne wyjaśnienie. Osoby oralne mogą być mądre, jak każdy, i potrafią oczywiście dać jakieś wyjaśnienie danej rzeczy. Jednakże wypracowane, skomplikowane, pozornie niekończące się, lecz właściwe, następstwo skutkowo-przyczynowe, wymagane przez to, co nazywamy filozofią. Nieznany jest wśród ludów oralnych. Podobnie polski filozof Marek Kwiek podkreślał, że po filozofach pozostał filozoficzny warsztat, tekst-książka-lektury. Bo książka to ich podstawowe narzędzie pracy literackiej. Zresztą nie tylko filozofia, właściwie cała humanistyka nie istniałaby bez książki, gdyż w niej jedyną normą myślenia jest myślenie kategoryzowane według doświadczenia tekstu, obcowanie z tekstem i przekształcanie go, interpretowanie. Jednak na przestrzeni dziejów nieliczni filozofowie wypowiadali się wprost o książce, dziele literackim lub nie. Jeśli już, to pisali raczej o tekście czy piśmie. Czyli o elementach konstytutywnych książki, a o książce to raczej rzadko. Czyli książka jako utrwalona postać nie budziła szczególnego zainteresowania filozofów, lecz jej treść. U swego zarania jednak filozofia opierała się na żywym słowie. Odpowiedzi na pytania filozoficzne szukano w dialogu, sporze. Może więc ten brak refleksji nad tekstem i jego rozumieniem jest dziedzictwem czasów, gdy Platon zarzucał książce, iż myśl w niej jest zniewolona, ograniczona i martwa, zamknięta. Szczegółowe wyliczenia dotyczące pojawienia się słowa czytać i pokrewnych książka, pisanie u Platona i Arystotelesa przytoczył Paweł Majewski w pracy pismo, tekst, literatura. Obydwaj wielcy filozofowie starożytności bardzo rzadko wspominali o czytaniu, choć przecież to właśnie Arystoteles. Tworzył korpus ówczesnej wiedzy i zrobił to w postaci tekstu. Jednak nie pociągnęło to za sobą refleksji teoretycznej. Proces czytania jej nie podlegał, jak choćby myślenie czy poznawanie. Dlatego, dlaczego? Potwierdzałoby to tezę, że lektura mm, przez wiele stuleci była dla filozofów czymś przezroczystym, niewymagającym namysłu, podobnie jak język do czasów. Linguistic Turn. Dopiero w XX wieku można zauważyć wzmożone zainteresowanie tą tematyką w związku z rozwojem filozofii lingwistycznej, hermeneutycznej czy postmodernistycznej. Czy w ogóle możemy książkę poznać? Wydaje się, że to banalne pytanie naiwne. Um, jednak nie ma pytań pilniejszych niż pytania naiwne, jak mawiał Teodor Adorno. W istocie to pytanie epistemologiczne, pytanie o źródła, granice i cel poznania. Zakładamy, że każdy wie, czym jest czynność czytania. Pochłaniania tekstu, poznaniem książki. Cóż to jednak znaczy poznać książkę? Czy oznacza to jej przeczytanie? Jeśli tak, to rodzi się kolejna wątpliwość. Czym jest właściwie proces czytania? Przyswajaniem treści zawartych w dziele przez jego twórcę, czy interpretacją? Jaka jest rola czytelnika? Czy odczytanie ma być wnikaniem w intencje autora, a może dopowiadaniem własnych sensów? Czy interpretacja polega na odkryciu w dziele tego, co chciał powiedzieć autor, czy też mamy znaleźć to, co mówi tekst, nawet niezależnie od intencji autora? A jeśli to drugie, czy odkrywamy w tekście znaczenia, odwołując się do naszych własnych oczekiwań, czy konwencji czytania, które znamy? Jeśli założymy, że odczytanie powinno być zgodne z intencjami autora, to pojawia się kolejne pytanie: skąd właściwie mielibyśmy je znać? Przecież po ukazaniu się, po swoim przyjściu na świat, jeśli użyć języka biologizmu Jana Muszkowskiego, dzieło sierota zostaje samo. Autora przy nim nie ma. Nie możemy poprosić o wyjaśnienie, gdyż zyskując na trwałości pismo traci na zrozumiałości. Dosłowna śmierć autora, postulowana przez Barteza, oznacza, że nie można go dopytać, jak należy traktować tekst. Trzeba to zrobić samopas, samodzielnie, poszukiwać tego sensu, interpretować, czyli odkrywać. Czyli poznawać. Autor może być postrzegany jako autorytarny gwarant znaczenia dzieła, mieć wyłączność na jego objaśnianie i interpretowanie. Książka w tym ujęciu jest obiektem zamkniętym, w którym autor Zawarł płody swych myśli, a jeśli czytelnik nie potrafi ich właściwie odczytać, to świadczy to tylko o jego braku kompetencji bądź ignorancji. Arystoteles pisał, że doskonałość jakiejś rzeczy zasadza się na tym, że jest gotowa, wykończona, kompletna, niezmienna, niewymagająca poprawek, uzupełnień czy przekształceń. W takim wypadku tekst jest jeden, a jego znaczenie ustalone przez autora nie zależy od czytelnika. Moment, gdy czytelnik musi wzorem pierwszych humanistów powiedzieć. Grecum est non legitur dowodzi wyłącznie jego nieudolności, co podkreślał Mieczysław Rulikowski. Skoro jednak nie można spytać autora o intencje, to czy istnieje poprawna, prawdziwa interpretacja, czy istnieją w ogóle granice interpretacji dzieła i kto je wyznacza? Autor, tekst, czytelnik? Jakie kryteria poprawnej interpretacji przyjąć? Czy dzieło to tylko pośrednik między autorem a czytelnikiem? Za hermeneutami możemy pytać, gdzie kryje się prawdziwy sens tekstu? Czy jest sensem dosłownym czy przenośnym, gdyż odsyła do innego znaczenia? Na ile tekst ma ustalone znaczenie? Na ile jego treść jest obiektywna i odczytywalna jednakowo przez wszystkich w każdym akcie lektury? Czy książka jest dziełem otwartym, bytem osobnym, mającym pewną autonomię, czy może tekst w każdych okolicznościach pozostaje zależny od swego autora? Czy twórca ma monopol na poprawne odczytanie dzieła? Na ile mocny jest związek autora z jego dziełem? Może każdy akt czytania jest aktem tworzenia przez odbiorcę książki na nowo? Czy też autor ukryty jest za martwymi znakami pisma i powinniśmy wierzyć w ideę jego obecności w dziele? Jak odczytać tekst, skoro twórca wciela w niego samego siebie? Czy książka jest zaproszeniem? Jeśli tak, to do czego? Czy akt czytania to akt tworzenia książki? I czy nieczytane, nieprzeczytane dzieło wciąż jest sobą? A więc czy ontyczny status dzieł jest możliwy do określenia dopiero w akcie konkretyzacji, czy inaczej dzieła nie istnieją? Może pojawiają się jako odrębny byt dopiero w momencie odbioru? Dla Jose Ortegi i Gasseta celem lektury było odczytanie książki zgodnie z intencjami jej autora. Jest to jednak założenie utopijne. Nie można osiągnąć tego celu, a jedynie się do niego zbliżyć, gdyż nie... Czytamy w cudzych myślach, bo zawsze wyłuskujemy z tekstu tylko część tego, co autor chciał powiedzieć, i zawsze pozostaje jakaś nieczytelna reszta. A poza tym, czytając uważnie i wnikliwie, ryzykujemy, iż wyczytamy z tekstu zbyt wiele, czyli rzeczy, które dopowiemy, o których autor nawet mgliście nie pomyślał, że je w nim zawarł. Jednocześnie widzimy zbyt wiele i zbyt mało. Tekst nie przekazuje tego, co chciał powiedzieć autor, a zarazem daje do myślenia, do zrozumienia więcej niż było to jego zamiarem poprzez wyobraźnię, kreatywność. Czytanie to nic innego jak interpretowanie, a tekst to tylko punkt wyjścia wymagający aktywnej pracy. Książki zawsze są wieloznaczne. Każdy tekst to fragment pewnej całości, którą w akcie lektury próbujemy zrekonstruować. Dlatego czytanie wymaga przygotowania. Musimy wiedzieć o autorze więcej niż on sam wie o sobie i rozumieć o wiele więcej niż on sam chce nam powiedzieć. A jednak, mimo tych przygotowań, mimo kompetencji, których się wymaga od odbiorcy, czytanie w porównaniu do dialogu z autorem jest nieporównywalnie uboższe, gdyż nie może on ani się wytłumaczyć, ani zareagować na niekompetencje czytelnika. Czytanie to według Ortega Geseta chęć zrozumienia autora. Jednak mimo wysiłków czytelnika książka to nieobecność autora, gdyż jest ona mową utrwaloną, spetryfikowaną, wyrwaną z kontekstu. Według Hansa Gorga Gadamera najważniejsza jest bezpośrednia recepcja tekstu. Jego idea ma do nas dotrzeć bezpośredników. Musimy podjąć wysiłek bezpośredniego usłyszenia słów autora w głowie. Wejść w dialog z utworem literackim, nawiązywać rozmowę z tekstem. Tekst jest ważniejszy niż interpretator. Według Gadamera, gdybyśmy mieli sami konstruować sensy dzieła, po co byłoby nam samodzieło? Hermeneutyka to metoda, która chce zrozumieć ten jeden tekst, tego jednego autora, ten sposób komunikowania, i porozumiewania się, sposób werbalizacji myśli i przekazywania jej innym w sposób zrozumiały i czytelny, klarowny. Czytanie to próba usłyszenia prawdziwego słowa autora, który uobecnia się w swym dziele, manifestuje, a podczas aktu ważnej lektury. Możemy wsłuchać się w jego głos. Dzieło ze swej istoty istnieje właściwie tylko w momencie samoprezentacji, i nieważne, ilu przemian dozna podczas tego aktu. W tym momencie ukazuje nam swoją istotę. Nie przedstawia czegoś innego, nie odsyła do niczego innego. Dzieło proponuje nam grę, rzuca wyzwanie, domaga się odpowiedzi. Udzielić jej zaś może tylko ten, kto to wyzwanie przyjął. Ta odpowiedź musi więc być jego własną odpowiedzią, której sam. Czyn nie udziela. Gra wymaga współgrającego. Gadamer zdawał sobie sprawę z tego, że każde rozumienie to swego rodzaju interpretacje, i ani twórca, ani odbiorca nie może rościć sobie pretensji do całkowitego odkrycia, poznania dzieła. Dlaczego? Bo w dziele jest coś takiego jak naddatek sensu. Sam twórca nie do końca wie i rozumie, co w nim zawarł. W związku z tym, interpretacja zaproponowana przez autora nie jest ani jedyna, ani potencjalnie najlepsza. Fenomenolog Roman Ingarden także zajmował się procesem czytania, a ściślej dwoma jego rodzajami. Pierwszy typ lektury jest szczególnego rodzaju indywidualnym i niepowtarzalnym doświadczeniem. Drugi prowadzi czytającego do uchwycenia istoty dzieła, jego swoistości. Wyżej Ingarden cenił sposób drugi, który pozwala poznać to, co w dziele ogólnej stałe, a nie jednostkowe i przygodne. Konkretyzacja polega na wypełnieniu w czasie lektury schematycznej struktury dzieła przez czytelnika, zgodnie z istniejącymi w dziele sugestiami. Czytając dzieło prowadzimy swoisty dialog z autorem, w pozostawionym przez niego tekście próbujemy odczytać jego idee i przekonania, a nie tylko wkładamy w nie swoje myśli i poglądy. Zdaniem Ingardena twórca ma monopol na poprawne odczytanie dzieła, a treść książki nie jest jedynie tym, co jawi się czytelnikowi. Treść utrwalona przez autora jest treścią obiektywną i istniejącą niezależnie od czytelnika, podmiotu poznającego, a odczytanie książki zgodnie z intencjami autora to odczytanie prawidłowe. Czytanie to poszukiwanie samej idei tekstu, jednak w każdym dziele istnieją miejsca niedookreślone, niedopowiedziane, czyli to, czego autor nie przedstawił wprost i co odbiorca musi uzupełnić dzięki swojej wyobraźni, domyśleć się. Dla Jean-Paul Sartre aby książka była książką, musi się zobiektywizować w akcie lektury. Akt twórczy pisarza to tylko moment tworzenia danego dzieła literackiego. Aby ono zaistniało, potrzeba konkretnej czynności, zwanej czytaniem. Akt lektury chroni dzieło przed ontologiczną degradacją do poziomu rzeczy. Książka bez czytelnika jest martwa, a biblioteka to wręcz cmentarz. To czytelnik współtworzy z autorem nową rzeczywistość. Jego autonomiczna świadomość jest niezbędną częścią, składową procesu lektury. Współtworzy on dzieło. Jego odczytanie nie jest całkowicie dowolne. Jego znaczenie ujawnia się wtedy, gdy czytelnik współpracuje z autorem. Książka bez czytelnika nie jest właściwie książką. Dopiero w akcie lektury znaki zapisane przez autora stają się literaturą. Czytelnik nadaje obiektywne istnienie książce w akcie lektury. Każde dzieło istnieje tylko o tyle, o ile jest oglądane, czytane, percypowane, przed tym jedynie pretenduje do istnienia. Akt lektury opiera się na wzajemnym zaufaniu autora i czytelnika. Każdy z nich wymaga od drugiego tyle, ile od siebie samego. Jednak dzieło istnieje tylko na poziomie zdolności odbiorcy. Czytanie jest bowiem, jak się wydaje, syntezą postrzegania i tworzenia. Ustanawia ono zarazem istotność podmiotu i istotność przedmiotu. Dlatego właśnie czytelnik to w pewnym sensie współtwórca dzieła literackiego. Sartre podkreślał, iż dzieło jest przedmiotem intencjonalnym, ze względu na znaczenie, które pojawia się tylko i wyłącznie wtedy, gdy czytelnik współpracuje z autorem. Dopiero sprzężenie wysiłków autora i czytelnika pozwoli powstać temu konkretnemu, a zaraz urojonemu przedmiotowi, jakim jest utwór pomysłu. Do tej pory przedmiot jest martwą rzeczą, która leży odłogiem i czeka na poznanie. Również Umberto Eco podkreślał rolę czytelnika, który pełni ważną funkcję w tworzeniu sensu dzieła. Bez niego tekst byłby nim tylko potencjalnie. Do zaistnienia dzieła przyczynia się także interpretator. Tekst jest mechanizmem leniwym, oszczędnym, który żyje kosztem wartości dodatkowej znaczeń, jakie wprowadza weń odbiorca. Czytając, próbujemy stopniowo odczytywać instrukcje wpisane w tekst, jego znaki. Jednak Eko chciał ograniczyć możliwość interpretacji, uważając, że zbyt swobodna zwiedzie nas na manowce. Władza odbiorcy nad tekstem nie jest nieograniczona, a akt interpretacji ma swoje reguły. Eko wyróżnił trzy podstawowe, jednakowo ważne są źródła znaczeń literatury, z którymi należy uzgadniać wyniki interpretacji. Są to intencja autora, intencja czytelnika i intencja tekstu. Wprowadził kategorię czytelnika modelowego, który łączy te trzy strategie. Próbując poprawnie odczytać tekst. W istocie każde dzieło jest dziełem otwartym, gdyż poddaje się nieskończenie wielu odczytaniom, zależnym od miejsca i czasu, choć w różnych epokach, w różnym stopniu, pozwalano na dowolność odczytań. Każde z tych potencjalnych odczytań będzie inne, uzależnione także od poziomu kompetencji i wrażliwości czytelnika, choć jest zamknięte w pewnym narzuconym przez autora szablonie. Nie każdy tekst przeznaczony jest dla każdego odbiorcy. W akcie lektury próżno szukać egalitaryzmu. Jeśli książka trafi w ręce nieodpowiedniego czytelnika, tekst może stać się nieczytelny, lub nawet może stać się inną książką. Nie można stwierdzić, która interpretacja jest poprawna, a jedynie która nie jest. Przywołani filozofowie zakładali pewne granice w poszukiwaniu sensu dzieła w akcie lektury. Z kolei w pracach dwudziestowiecznych francuskich myślicieli można zaobserwować bardziej zdecydowany zwrot w stronę tekstu. Według nich autor stracił swą dominującą pozycję. Nie mógł już stwierdzić, że tylko on zna właściwą wykładnię swego dzieła. Za tekstem nie stoi już ktoś aktywny pisarz, a przed nim ktoś pasywny czytelnik. Role się odwróciły, a przynajmniej zatarły się granice pomiędzy nimi. Sensem dzieła nie było już to, co napisał autor, lecz przede wszystkim to, co odnalazł, odkrył w nim czytelnik. Nastąpiła autonomizacja tekstu, a co za tym idzie, dopuszczono dowolność interpretacji. Akt czytania postrzegano jako akt tworzenia przez odbiorcę książki na nowo. Książka stawała się przezroczysta, czytelnik wkładał w nią dowolne treści. Sens dzieła nie był tożsamy ze znaczeniem nadawanym przez autora polegał na dopowiadaniu własnych sensów nie był biernym przyswajaniem treści zawartych w dziele przez jego twórcę lecz aktywną interpretacją zakładającą równoprawną rolę czytelnika. Oczywiście w podobny sposób rolę czytelnika postrzegali już niektórzy myśliciele z poprzednich epok. Na przykład dla sofistów tekst stanowił zachętę do niezliczonej ilości interpretacji. Brakuje u nich tej charakterystycznej dla Platona troski o bezbronność tekstu wobec czytelnika. Również renesansowy myśliciel Michel de Montaigne, M Montaigne uznawał mnogość interpretacji. Każdego tekstu, zależnej od czasu i miejsca lektury, a nawet nastroju czytelnika, kiedy wezmę do ręki książkę, zdarzy się, że spostrzegę w jakimś ustępie najwyborniejsze ponenty, które przykuwają mą duszę. Niech inny raz wrócę do tejże księgi, próżno bym kręcił nią i obracał, próżno wyginał i dręczył, widzę w niej jednostek wyrazów, obcy i bezkształtny. Montenier. Podkreślał rolę interioryzacji, przyswajania tekstu. Lektura wtedy jest wartościowa, gdy w cudzych myślach odnajdziemy prawdy istotne dla nas, gdy uczynimy je własnymi. Kartkuje książki nie studiuje ich. Co mi z nich zostanie, tego już nie uważam za rzecz cudzą. To ci jeno to, z czego sąd mój wyciągnął da się. Dla się korzyść, myśli i poglądy, którymi się napoił, autor, miejsce, słowa i inne okoliczności to wszystko zapominam od razu. Taki mam dar zapominania, że nawet własne pisma i utwory gubią mi się w pamięci, tak samo jak reszta. 300 lat później, prawda zawarta przede, przecież w dziele stała się już tylko armią ruchliwych metafor według określenia Fryderyka Niczego. Autor stracił monopol na poprawne odczytanie swego dzieła, a czytelnik stał się pełnoprawnym uczestnikiem gry interpretacyjnej. Dla niczego nie było jednej interpretacji książki dokonanej przez czytelnika, czytelników, gdyż nie ma ona jednego znaczenia. Nawet dla twórcy dzieła. Nietzsche zdegradował autora, uznając, iż znaczenie. Dzie jest płynne, więc dla każdego może być inne i nie ma jednej zadowalającej interpretacji. Każdego pisarza dziwi coraz na nowo, że książka, skoro tylko się od niego oddzieli, żyje dalej własnym życiem. Doznaje takiego wrażenia, jak gdyby część owada oderwała się i szła dalej własną swoją drogą. Być może zapomina o niej niemal zupełnie, być może wznosi się nad wyłożone w niej poglądy, być może sam już jej nie rozumie i utracił te skrzydła, na których mm, się unosił, kiedy książkę tę począł, a ona tymczasem szuka sobie czytelników, zapala życie, szczęśliwia, przeraża, rodzi nowe dzieła, staje się duszą nowych pomysłów i planów. Książka ma swój własny los, niezależny od losów swego stwórcy. Degradacja autorytetu autora, jak już wspomniano, na dobre dokonała się w XX wieku. Czytelnik, zdaniem Andrzeja Nowickiego, jest współtwórcą czytanego dzieła. Jest równorzędny autorowi, a podczas aktu lektury... Powinien przejawiać aktywność podobną do tej, jaką przejawiał autor tworząc dzieło. Nowicki pisał, że każde dzieło ma wiele znaczeń konkretyzowanych w jednostkowym akcie odbioru. Dzieło jako byt potencjalny jest aktualizowane wielorako, jest bytem wieloznacznym, zawsze niedokończonym, w którym istnieją przestrzenie dla twórczej aktywności. Ma za zadanie pobudzać odbiorcę intelektualnie. Istota dzieła tworzy się wciąż na nowo, z każdym odczytaniem. Jego sens wyznacza ją jego losy czytelnicze, różne sposoby rozumienia. Nie można więc pytać, jaki sens ma dzieło, a jedynie jaki miewa. Doskonałość dzieła to nie jego skończoność, wręcz przeciwnie to zdolność do zmiany rozwoju. Nowicki wyróżnił 15 najważniejszych metod czytania, jednocześnie podkreślając, że każdy powinien wypracować własny sposób obcowania z dziełem. Miałby on polegać na ocenianiu, na wybieraniu, na interpretowaniu, na rozwijaniu i wreszcie na poprawianiu tego, co przeczytane. Te sposoby obcowania z tekstem można sprowadzić do czterech postaw. W pierwszym przypadku koncentrujemy się na przedmiocie, o którym mówi tekst postawa ontocentryczna. W drugim na samym tekście postawa ergocentryczna. Trzecim na autorze tekstu postawa, postawa antropocentryczna, wreszcie w czwartym na kontekstach społeczno-historycznych i kulturowych, do których tekst należy, postawa socjocentryczna. Sam Nowiski propagował czytanie policentryczne, czyli integrację wymienionych metod czytania, mającą na celu ujęcie książki w jej wieloaspektowości. Analizując proces lektury, posługiwał się pojęciem spacjocentryzmu czyli wolnej przestrzeni w stworzonych przez człowieka dziełach. Która czeka na wypełnienie przez czytelnika jego przemyśleniami podczas spotkania z książką, przestrzegałby nie mylić tej postawy z miejscami niedookreślonymi ingardena, gdyż nie chodziło mu o odgadywanie intencji autora. Prawdzie zdaniem Nowickiego w dziele spotykamy się z jego autorem, który znalazł się w nim na skutek w dzieło wstąpienia. Jednak czytanie to. Przetwarzanie cudzego tekstu, a nie poszukiwanie sensu nadanego przez autora. Przetwarzanie tym bardziej udane i bogatsze są nasze przeżycia, gdyż wtedy więcej możemy włożyć w czytane dzieło. Chodzi o spotkanie dwóch równorzędnych podmiotów: książki, w której autor jest obecny na mocy ergantropii, i czytelnika, który jest nastawiony na własny rozwój i własną twórczość, poszukując w dziełach innych ludzi, inspirujących znaków. Przy zwykłym czytaniu. Związek człowieka z książką jest bardzo słaby i luźny, natomiast przy czytaniu z przejęciem zachodzą bardzo poważne zmiany w sposobie naszego istnienia. Zmienia się także lokalizacja nas samych. Przy zwykłym czytaniu książki znajdujemy się oczywiście tak, jak nas widzą, poza książką, natomiast przy czytaniu z przejęciem opuszczamy to miejsce w przestrzeni, które zajmujemy i przenosimy się w inny świat, uczestnicząc w jego wytwarzaniu wewnątrz. Dla Nowickiego zatem, lektura jest aktywnym wczytywaniem w tekst pewnych treści. Puste przestrzenie książki to miejsce na interwencję czytelnika. Ale nie chodzi oczywiście o dosłowną pustkę, lecz o stworzenie takiej pustej przestrzeni, która pobudzałaby czytelnika. Pustej w przenośni, gdyż ani pozostawienie białej strony, ani zapełnienie jej byle czym, raczej nie pobudzi odbiorcy do przemyśleń i przeżyć wewnętrznych. Nowicki wielokrotnie podkreślał, że książka i czytelnik to dwa równorzędne podmioty, a w czasie spotkania przenikają się nawzajem. Wydaje się, ale tylko wydaje się, że książka jest nieruchomym przedmiotem, szufladą zbudowaną z zadrukowanego papieru, do której autor włożył jakiś jeden i niezmienny sens. Jednak napisanie i wydrukowanie określonego tekstu nie tworzy jeszcze książki. ów przedmiot stanie się książką dopiero wówczas, gdy zostanie włączony w system krążenia czyli kiedy zacznie działać oddziaływać, przetwarzać, a więc kiedy z nieruchomego przedmiotu przekształci się w aktywny podmiot rozwoju kultury. Dopiero w akcie czytania tak właściwie powstaje dzieło, gdyż jego funkcja konstytuuje istotę, a tą funkcją jest rozbudzanie rozumu oraz uczłowieczanie. Człowiek wyraża się poprzez dzieła, które tworzy, a one rozwijają innych ludzi poprzez naukę, edukację, dydaktykę. Liczy się nie punkt wyjścia zaproponowany przez autora ani jego drogi myślowe, lecz przystanki nasze własne, miejsca, w których tekst do nas przemówił, w którym uznaliśmy treści przez niego przekazywane za własne, odkrywcze, pouczające. Zaskakujące. Tak więc pytania w tekście mogą być ważniejsze od odpowiedzi, gdyż zwykle są bardziej inspirujące. Lektura nie jest celem sama w sobie, jedynie wstępem do rozwijania skrzydeł rozumu. Również Michel Foucault zaprzeczył ścisłemu powiązaniu autora i jego dzieła. Sądził, iż książka to tylko ułożone zdania, to dyskurs, więc autor jest nieważny. Jakie ma znaczenie, kto mówi? Książka to jedynie poręczny drobiazg oraz niewielkie wydarzenie, jak pisał w przemowie do historii szaleństwa. Czy oznacza to jej deprecjację? A skądże? Oznacza po prostu, że to czytelnicy nadają jej sens. Autorytet autora nie istnieje, jego władza nad tekstem także nie. Kategoria autora jest jak najbardziej naruszalna, gdyż dyskursy mogą krążyć bez swych twórców. Foucault pisał o książkach doświadczeniach i książkach prawdach. Uznał te pierwsze za cenniejsze, gdyż wyrastają z własnych doświadczeń i tego samego oczekują od swych czytelników. Są zaproszeniem do wspólnego doświadczenia. Dają przykład, służą do transformacji siebie, zarówno w akcie pisania twórca, jak i w akcie lektury odbiorca. Książka powinna wywierać wpływ także na swego autora. Nie tylko na czytelnika, powinien on zmienić swój tok myślenia na końcu drogi pisarskiej nad danym dziełem. Krytyk teorii interpretacji tekstów Richard Rorty uważał, że nie można próbować odpowiadać na pytanie, co mówi dany tekst. Hmm. Nie ma czegoś takiego jak odkrywanie dzieła literackiego, gdyż po prostu nie można odkryć o czym dzieło jest tak naprawdę. Do tekstu należy mieć stosunek utylitarny, nie poszukiwać sensów, lecz wykorzystywać je do, cud do własnych celów. Nie ma żadnej mitycznej prawdy zawartej w dziele. Czytanie ma zmienić nasze myślenie czy działanie, więc praktyczne wykorzystanie tekstu to jedyne co ma znaczenie. Czytanie to nie poszukiwanie zgodności między naszymi przemyśleniami a mityczną prawdą zawartą w dziele, to praktyka, która ma zmienić nasze życie. Rorty, podobnie jak Nowicki, uważał, że spotykamy dzieła, które wywierają na nas wpływ, oddziałują na nasze emocje, wrażenia. Również według, według Pola Rickera w akcie lektury nie chodzi o rozszyfrowanie intencji autora. Ani o to, by odgadnąć znaczenie tekstu dla pierwotnego, wyobrażonego adresata, ale o takie przyswojenie dzieła, dzięki któremu będziemy mogli odnieść je do własnej sytuacji egzystencjalnej. Dzięki lekturze powinniśmy móc stworzyć i odnaleźć sami siebie. Tekst jest autonomiczny pod względem semantycznym, niezależny od intencji autora, których znajomość mogłaby nawet przeszkadzać w interpretacji tekstu. Zatem czytelnik rozumieć ma nie autora, lecz tekst, to co autor obiektywnie ma do powiedzenia, to co immanentnie w tekście jest zawarte, a nie starać się zrozumieć autora lepiej niż on sam siebie rozumiał. Zwłaszcza, że znaczenie tekstu zawsze przekracza intencje autora. Ricker pisał, iż rozumienie tekstu nie polega na tym, by znaleźć tkwiące w nim nieruchome znaczenie, lecz by odkryć możliwość bycia wskazaną przez tekst. Mm. Nazywał to egzystencjalnym przyswojeniem tekstu. Hmm. Czytelnik bowiem przyswaja sobie odniesienia tekstowe dopiero wtedy, gdy rozpoznaje prezentowaną przez tekst sytuację egzystencjalną jako swoją własną sytuację i gdy dzięki obcowaniu z tekstem staje się tym, czym prawdziwie jest. Odbiorca tekstu w swej refleksji musi dotrzeć do logosu, ukrytego w martwych znakach pisma, zwalczając w ten Sposób dystans między sobą a tekstem, i dając się porwać dziełu. Zdaniem niektórych filozofów, akt lektury może być jeszcze bardziej autonomiczny, niezależny nie tylko od autora, lecz nawet od czytelnika. Jacques Derrida podkreślał, iż nad tekstem nie ma władzy ani autor, ani czytelnik, gdyż nawet interpretację trzeba reinterpretować. Nigdy nie należy przywiązywać się do pierwszego. Odczytania. Lektura jest odpowiedzią na wyzwanie tekstu. Czytelnik przywoływany jest do istnienia przez dzieło, za każdym razem od nowa, za każdym razem inny i za każdym razem w inny sposób. Lektura jest zawsze jedyna w swoim rodzaju, więc nie istnieje, istnieć nie może wzorzec aktu czytania. Jednolity, jedynie słuszny. W związku z tym należy odrzucić balast właściwej interpretacji. Dekonstrukcja była dla Derrida synonimem inwencji. Porównanie hermeneuty i dekonstruktora wypada na korzyść tego drugiego, gdyż pierwszy jedynie odczytuje zastany sens, a drugi go kreuje. Nie ma czegoś takiego jak nienaruszalna całość tekstu. Można wyrywać z niego fragmenty, które mogą nas zapłodnić intelektualnie. Pod każdym odczytaniem tekstu można ujrzeć kolejny. Nie ma całości tekstu. Teksty to tylko zaproszenie do gry w interpretację. Czytanie zawsze jest procesem twórczym, aktem otwartym, gdyż potencjalnie to jedynie wstęp do pisania własnych tekstów. Lektury niosą w sobie indywidualne propozycje prawdy, a nie prawdę przez duże P, jakiej poszukuje Hermeneuta. Gdy odbiorca będzie reinterpretować interpretację, wtedy i tylko wtedy dzieło pozostanie żywe, jak w sieci naczyń połączonych. Podobnie radykalny w swych poglądach na kwestii autonomii dzieła był Roland Barthes. Deklarując, autor zmarł jako instytucja. Przestał sprawować nad własnym dziełem to cudowne ojcostwo. Czytelnik jest pełnoprawnym twórcą tekstu. Jest wręcz ponownym pisarzem, a nie odtwórcą. Nie istnieje coś takiego jak intencja autorska. Jest tylko czytelnik i jego odczytanie utworu. Należy w ogóle skończyć z interpretacją i odsunąć autora. Koniec poszukiwań sensu, właściwej interpretacji czy jedynego wyjaśnienia Koniec rozszyfrowania tekstu, bo jak pisał Bartes w pracy o znamiennym tytule Przyjemność tekstu, to rozkosz lektury ręczy za swoją prawdę. A książka ma wiele sensów, wynika to z jej struktury, gdyż jest ona tkanką cytatów pochodzących z nieskończenie wielu zakątków kultury. Autor nie ma monopolu na właściwe, poprawne odczytanie tekstu, nie ma wręcz prawa do sensu swego dzieła. Może jedynie wrócić do swej pracy jako gość, jak każdy inny czytelnik. W swych dziełach Bartes podkreślał, iż tekst jest spetryfikowany, statyczny, zamknięty w swej formie, a więc martwy. Dopiero jego odczytanie może być dynamiczne, kreatywne, konstruktywne. Tekst tylko naśladuje życie, nie jest nim. Bartes tak zdefiniował tekst. Roztacza się przed nami istota pisania. Tekst utkany jest z wielorakich sposobów pisania jak sieć. Pochodzących z różnych kultur, które wchodzą ze sobą w dialog, zaczynają się parodiować i podważać. Istnieje jednak miejsce, w którym owa wielorakość się skupia, a miejscem tym nie jest autor, jak dotąd mówiono, lecz czytelnik. Czytelnik to przestrzeń, w którą wpisują się bez ryzyka zguby wszystkie cytaty, z jakich składa się pisanie. Jedność tekstu nie tkwi w jego źródle, lecz w jego przeznaczeniu. Przeznaczenie to jednak nie jest wcale osobą. Czytelnik jest człowiekiem bez historii, bez biografii, bez psychologii. Jest tylko tym kimś, kto zbiera w tym samym polu wszystkie ślady, z których powstał tekst napisany ostatnim przystankiem. W tekście nie jest zawarta żadna tajemnica, którą mielibyśmy odkryć. Czytanie to jedynie niestrudzona aproksymacja, której próbują dokonać czytelnicy, gdyż pragną dzieła, wręcz chcą być dziełem. Jak widać, współcześnie niewątpliwie nastąpiło przesunięcie od dzieła do tekstu, od interpretacji do lektury, od autora do czytelnika i w końcu od prawdy do przyjemności. Punktowość i fragmentaryczność tekstu lekturowego, nieciągłość tekstu podkreślana przez Derrida jeszcze w epoce typograficznej, zyskały na znaczeniu w świetle tekstów cyfrowych. Czy jednak nowe sposoby odbioru treści tak bardzo różnią się od dotychczasowych? Przyglądając się wypowiedziom filozofów, można odnieść wrażenie, że nie. Zdaniem większości cytowanych myślicieli, czytelnik zawsze był aktywnym uczestnikiem procesu lekturowego, i istota czytania pozostała ta sama. Odbiorca wkłada własne sensy w czytane treści. Przy takiej interpretacji aktu lektury wydaje się, że jest ona czymś niepowtarzalnym jednostkowym, unikatowym. Ze względu na tekst autora i czytelnika możliwych konfiguracji mamy nieskończenie wiele. Jeśli by przyjąć, że to czytelnik lub tekst decydują o sensie dzieła, to nowe sposoby obcowania z lekturą niczego nie zmieniają. Podobnie rodzaj tekstu, z jakim mamy do czynienia. W tym momencie nie ma znaczenia. A co za tym idzie, detronizacja autora staje się czymś nieważnym, bo dokonała się już wcześniej i nowe media nie mają z nią wiele wspólnego. W akcie lektury poniekąd sami stajemy się księgą, jak nieraz przywoływany w literaturze księgoznawczej, bibliotekarz Wolfgang Lazio, sportretowany na obrazie Giuseppe Arsimboldo, jako konglomerat różnych ksiąg. Jesteśmy po prostu zbiorem dzieł tych przeczytanych, tych zapamiętanych, lecz także tych ledwie muśniętych naszą uwagą. Każde z nich zostawiło w nas cząt, cząstkę swego istnienia, pozostawiło jakiś nieścieralny ślad. W jaki sposób? Oczywiście próba odpowiedzi na to pytanie prowadzi do sporu o status ontologiczny książki, czym ona jest w swej istocie. Kwestia ta, jak zresztą większość sporów filozoficznych, nie doczekała się jednoznacznego rozstrzygnięcia i wciąż jest dyskutowana szeroko w gronie filozofów, teoretyków literatury, badaczy, piśmienności czy mediów. Bardzo dziękuję.